Gdy chrześcijanin ogłasza gdzieś na forum, że Jezus jest jego panem, często znajdują się ludzie niechętni chrześcijaństwu, którzy swą niechęć, a zarazem i pewną dumę wyrażają słowami w stylu: No i widzisz, a ja jestem człowiekiem wolnym i nie mam żadnego pana. Wydaje mi się, że takie reakcje wywoływane są w znacznej mierze przez nasze skojarzenia z przestarzałością. Konkretnych form relacji międzyludzkich. Niewolnictwo, jako jedna z tych dziwnych form, <laughs> upadło słusznie. <laughs> Już żaden z nas nie ma swojego ludzkiego pana. I wspaniale. Jednak wspomniana niechęć musi sięgać głębiej. Człowiek chce być po prostu wolny. Chce korzystać ze swojej wolności, nie być w tym korzystaniu niczym ograniczony. Doświadczać tego konsekwencji na własnej skórze. To zresztą dobry start. Gdy właśnie poruszyłem ten wątek, ujawniła się konieczność rozdzielenia różnych wymiarów lub znaczeń wolności. Warto je, jak sądzę, rozdzielić, żeby się ze sobą zbytnio nie mieszały i nie robiły chaosu. Pierwsze, znaczenie wolności, też chronologicznie, ma wydźwięk emocjonalny czysto emocjonalny. Gdy mam na myśli ten rodzaj wolności, Mam na myśli, że wtedy odrzucam to, co mnie krępuje, to, co mnie uwiera, co odczuwam jako ograniczenie, tak? W mojej wolności. Na mojej drodze do szczęścia. Kiedy się od tych uwierających czynników uwalniam, czuję ulgę i radość. To uczucie jest pierwotne. Pierwotne. Choć zarazem niczym w soczewce, ogniskuje w sobie też pozostałe wymiary wolności. Stanowiąc ich zalążek. Doświadczenie ulgi, czyli uwolnienia, jest bowiem jednocześnie poczuciem otwartych właśnie możliwości, dla których jest stworzona moja autonomia albo wolna wola to jest ta druga wolność. Odczuwam to jako początek drogi do szczęścia, ponieważ mam wolną wolę, tudzież autonomię, aby, kiedy już się uwolniłem od ograniczeń, aby do tego szczęścia zmierzać, choć samo zmierzanie w poczuciu odzyskanej właśnie swobody czyni mnie w pewnym sensie no, szczęśliwym, tak. Jeśli coś mnie uwiera, chcę się od tego uwolnić. Uwolnienie jest wolnością emocjonalną. Uwalniam się z pomocą mojej autonomii, czyli wolnej woli, ale to dopiero początek jej drogi. Następnie swobodne korzystanie z owej autonomii niesie kolejną radość. Możemy bowiem, już uwolnieni, próbować różnych rzeczy, do których nas ciągnie. Wówczas Podskakujemy sobie swobodnie przez życie, jak przez łąkę. Na pewno odnajdą się w tym opisie nastolatki, które dopiero co wyszły spod okrutnej opresji rodziców. Podobnie czują się pracownicy, którzy właśnie rzucili pracę pod okiem szefa tyrana. Choć ten drugi scenariusz no, rzadziej jest ironią. Podobnie jednak czuł się przecież naród Izraela, gdy wyzwolił się spod władzy Egiptu. Jak wiemy, wkrótce czekało ich, Wieloletnie błąkanie się po pustyni. A abstrahując od kwestii historyczności tego zdarzenia, stanowi ono tak czy inaczej bardzo ponadczasowy symbol. Ale wróćmy do kwestii tego uwolnienia. Wydaje się, że odczuwa je zarówno alkoholik, który właśnie uwolnił się od nałogu, jak i alkoholik, który uwolnił się od narzekającej żony, po czym poszedł znowu się uchlać. No, jeden i drugi się uwolnił, tak? Jeden i drugi skorzystał z wolnej woli. Jeden i drugi odczuł ulgę. Ale który jest naprawdę wolny, albo któremu jest bliżej do tej docelowej wolności? No, gdy idziemy przez życie i korzystamy z autonomii, to życie jakby uczy nas, uczy nas, które sposoby korzystania z tej wolnej woli są właściwe, a które głupie. Które z nich owocują szybką ulgą. I długofalowym pogrążeniem oraz nieszczęściem, a które raczej na odwrót wymagają z początku pewnego dyskomfortu, zwiastując długoterminowe spełnienie. Spełnienie lub przynajmniej jego przedsionek, tak? No, wygląda na to, iż człowiek jest skonstruowany w ten sposób, że rośnie, rozwija się i staje się szczęśliwszy, gdy godzi się w końcu z pewnymi ograniczeniami, które wcześniej uznał mylnie za swojego wroga. Po czym zauważa realne ograniczenia, które na ogół są w nim samym i z którymi podejmuje walkę, żeby się wyzwolić. I to wskazuje na bardzo paradoksalny aspekt wolności, bo na pewnym poziomie trudno oddzielić ją od niewoli. Jeżeli bowiem nie rządzą mną już moje wszelkie zachcianki, ale nad nimi panuje, bo powiedzmy, no, choćby z tego względu, że jestem sportowcem, tak, i muszę trzymać formę. To niejako biorę sam siebie w niewolę, ponieważ jestem całością. Całością. No tak, moje różne destrukcyjne kaprysy mogą być wprawdzie jak wzburzone fale na morzu, tak? Morze przypomina coś stałego, a okazjonalne bałwany w końcu przemijają, ale tak czy siak, jest to jakaś część mnie samego. Także jest we mnie coś, co przypomina stałość i konsekwencje, no i jest to moja mądrze ukierunkowana, wolna wola. Nie zawsze mądrze, tak? Ale generalnie. I jest też we mnie coś, co jest impulsywne, chwiejne, zmienne i często zachęcające mnie do zguby. I to jest jak zwierzątka, które są we mnie, takie niesforne zwierzątka, ale potrzebują one pewnej tresury. No owszem. Nie będę głodzić swojej cielesności na śmierć. Moja stanowczość musi się zrównoważyć z czułością. Nie dam jednak tym zwierzątkom, skoro już trzymamy się tej metafory, nie dam im wejść sobie na głowę. Tak, jak to mówimy. Nie dam im wejść na to, co we mnie stałe. Nie dam przekręcić mojej wolnej woli w złą stronę. Nie dam im zmienić zasadniczego kursu, który świadomie w swoim życiu obrałem. Czy zatem jestem swoim panem w takiej sytuacji? Czy jestem swoim panem? No w pewnym sensie tak, ponieważ moje różne pomieszane chcieństwa nie stanowią osi mojej tożsamości, tak? nie są jej rdzeniem, centrum dowodzenia. Odrzucam też ich roszczenia do tego, żeby się tym rdzeniem stały, gdyż wiem, że wówczas nie, miał, nie miałbym de facto żadnej, żadnej stałości, żadnego rdzenia żadnej tożsamości, krystalizacji byłbym rozmemłaną mieszanką różnych glutków bezkręgowcem, chaotycznym bohomazem nie mniej wszystko to, te kaprysy też to jest wszystko częścią mnie więc skoro jestem swoim panem zarazem jestem też swoim niewolnikiem odczuwam odczuwam radość z rosnących mięśni ale odczuwam też ciężar krzyża Cieszę się z wolności, ale czasem cieszę się podwójnie, ponieważ zauważam, zauważam chwile, takie momenty, gdy moja słusznie poprowadzona wolność daje mi radość. Czy to nie piękne, że mogę postępować słusznie, a jednocześnie mieć z tego radochę? No to radość podwójna, nie? że się uczę. Ok, w toku tego procesu coraz bardziej staję się stopniowo tym dziełem, Jakim mam się stać, nie zaś rozgardiaszem, którym mógłbym się stać, i chociaż zdaje się decydować o tym sam w pewnych kluczowych momentach, to przecież te moje decyzje wynikają z rozeznania się w otaczających mnie zasadach, które są wyrazem prawdy. A prawda. No, mówi o tym, jak zbudowany jest świat, jak on działa, jak zbudowany jest człowiek jako taki, czym cechują się międzyludzkie relacje, co nas wszystkich łączy. Mówi prawda o tym nawet w, w tych obszarach, które z pozoru nas nie łączą. I ja tej prawdy nie wymyśliłem, nie wykreowałem. Poznaję ją, tylko uczę się jej, tak? Moja wolna wola dostosowuje się więc do prawdy, o której informuje mnie rzeczywistość, której jestem częścią. Hmm? Co to zatem znaczy. Że moja wolność, jak powiedziałem, jest poprowadzona słusznie. No to znaczy, że w świecie, w którym żyję, panują właśnie pewne prawa, których uczy się mój umysł. Moje serce i mój rozum wychwytują stałe zasady, których warto się widocznie trzymać, które wskazują kierunek temu, jak korzystam, jak korzystam z wolnej woli. Skoro zaś są to zasady, a no, wydają się moim ograniczeniem, nie? No, to są właśnie te ograniczenia, które smarkacz uznaje za wroga. Jak balustrada na wysokim tarasie, albo jak znak zakazujący przekroczenia prędkości tuż przed ostrym zakrętem, jak prawo grawitacji, no, które cię szybko nauczy, nie, żeby nie skakać z pewnej wysokości, albo jak zasada, że nie jesteś cholernym pępkiem świata, a radość zdawania jest większa niż zbrania. Są to wszystko ograniczenia, które przypominają rzeźbiarza. Rzeźbiarza albo patyczki, które pomagają roślince rozkwitać w określonym kierunku, tworząc symetryczny, piękny wzór, zamierzony przez twórcę i ogrodnika. Ale roślinka to nie ogrodnik, nie? Tutaj okazuje się, że stworzenie człowieka na Boże Podobieństwo, choć tak już nam się obiło o uszy, nie jest jakimś frazesem. No przecież to, co właśnie opisałem, jasno mówi, że jesteśmy mini bogami. Wszystko, co jest w nas podobne do Stwórcy, jest miniaturowe, ale godne wdzięczności: Nasze zmysł, piękna, nasz rozum, nasze intuicje, nasza kreatywność, w końcu i nasza wolna wola. Żaden z nas nie jest jednak Bogiem. No, musimy przecież dostosować swoje zachowania i swoją wolną wolę do pewnych niezaprzeczalnych praw, których się uczymy, które z początku bolą, a w dalszej mierze uszczęśliwiają. Niby uśmiercają, ale tak naprawdę pokazują pełniejsze życie, bo kto kocha swoje życie, no właśnie, znamy to, nie? Okej, okay, pojmujesz sens tych wszystkich zasad czy praw, albo jakiś ich wspólny mianownik? Brawo, masz rozum. Cieszysz się, że możesz postępować w zgodzie z nimi i przychodzi ci to czasem coraz łatwiej? Brawo, masz serce i masz wolę, ale, ale oddaj chwałę panu, bo przecież w najgłębszym sensie nadal jesteś zależny. I choć podjąłeś decyzję, żeby korzystać z tych daru, darów dobrze, urodziłeś się z tymi darami. Dlatego są to dary. Natomiast fakt, że postępujesz z nimi mądrze, czy starasz się, to patrząc z pewnej perspektywy, no całkiem naturalny rezultat, nie? Bóg, czyli dawca tych darów, chce, byś korzystał z nich właściwie. Nie chce twojej zguby. Czy to twoja wielka zasługa? To tak, jakbyś. Podczas matematycznych obliczeń nie starał się nie popełnić błędu. No przecież wiadomo, że nie chcesz popełnić błędów, więc chcesz trzymać się pewnego wzoru na te obliczenia, przepisu. A Twój wynik, to chyba mówi o tym C.S. Lewis, a Twój wynik jest przecież zależny od tego, jak wiernie trzymasz się jakiegoś tam przepisu. Jest to oczywista zależność. Mhm. Zależność, która rujnuje każdą koncepcję wolności, wedle której to koncepcji owa wolność miałaby być wyrwanym z kontekstu Bożkiem, Bożkiem i to tym najwyższym w panteonie. Tak jest na przykład w buddyzmie, a tak jest na przykład w hedonizmie. Dobra, jesteś zależny choćby od tego. Jak ta osoba, która przypomina kosmiczny umysł, ukształt, ukształtowała ten świat i ciebie, nie? Jesteś zależny od tego, co ona podsuwa ci w twoim życiu, żebyś, jak już zauważyliśmy, żebyś mógł się uczyć. Jeżeli coraz lepiej się uczysz, znowu brawo. No brawo, ale to nadal nie czyni cię nau nauczycielem, tak? Wciąż jesteś uczniem. Wolność mamy po to, żeby się uczyć prawdy i dostosowywać się do niej. Dostosowywać, a później. oczywiście, w więzienie. Nie, nie żartuję. A później odnaleźć w tym radość. W pewnych momentach przyłapiesz się przecież na tym, że czujesz się już. no, ej, czuję się całkiem swobodnie. Z przestrzeganiem za zasad, które niegdyś były dla mnie totalną barierą, czymś totalnie męczącym. Dlaczego teraz to tak nie jest? Ponieważ ucząc się od prawdy przez duże P ostatecznie, zaczerpnąłeś siły do rozpoznania. Rozpoznania oraz pokonania wewnętrznych ograniczeń, które cię zwodziły. W związku z czym niegdysiejsze, tak zwane ogra ograniczenia, jawią ci się teraz jako błogosławieństwo, nieoceniona pomoc. Teraz nie jest już aż takim problemem, żeby być, powiedzmy, mniej egocentrycznym, a bardziej hojnym. Podobnie jak nie jest problemem, no, ciągłe uwzględnianie prawa grawitacji, co by się nie, prze nie przewalić, jak idziesz. Tutaj muszę przyznać, że. Człowiek może wykonać pewną drogę, no bo z tego to wynika z mojego dotychczasowego opisu, tak, że, że może wykonać pewną właśnie drogę, będąc pociąganym przez Boga Ojca i myśląc, że idzie tak se człowiek sam. W istocie jednak wszystko wskazuje na to, że niczego nie robimy tak absolutnie sami. A gdy już uwolnisz się sam, powiedzmy, od szeregu rzeczy, gdy podejmiesz już. Szereg różnych wyzwań, powiedzmy, tam, związanych też ze sferą zawodową, i usiądziesz sobie, sam, znowu to słowo, w cichym pokoju, to po chwili głębszej kontemplacji, wsłuchania się tak w siebie pod zdrowym kątem, zrozumiesz, że jest jedna rzecz, która wciąż cię trapi, męczy i uwiera, od której nie umiesz uwolnić się sam. I ta rzecz przejawia się różnie, różnie, ale my, chrześcijanie, zamknęliśmy te przejawy w klamrze pod nazwą grzech. Tak. Być może, patrząc z pewnej perspektywy, grzech albo zło jest w samej swej istocie. Postrzeganiem wolności, czy też niezależności jako najwyższych celów samych w sobie, tak? I takie ich postrzeganie w świecie, który jest gąszczem wzajemnych powiązań, praw i zależności. W świecie, który by nie powstał, gdyby nie stwórca, chyba, że ktoś wierzy, że tak od, sam z siebie. Wszechświat powstał. Skoro zatem już wiemy, że człowiek, człowiek może być w pewnym zakresie i na pewnym na pewno etapie, swoim własnym panem i zarazem niewolnikiem, odczarowaliśmy tym samym to paskudne słowo niewola. Skoro też wiemy, że cały czas się uczymy i podlegamy pewnej prawdzie na naszą korzyść lub niekorzyść, odczarowaliśmy słowo wolność, a tym bardziej jej aspekt niezależności. Wszak z prawdą, z prawdą trzeba się najpierw pogodzić, a w zasadzie nazwijmy to po imieniu bycie posłusznym. Kiedy widzisz, że coś jest ewidentnie słuszne, bo doświadczyłeś już zgubności przeciwieństwa, no to twoja zgoda, zgoda jest tożsama z posłuszeństwem. Bo jak się nie zgodzisz, to wiesz, że skończysz źle. Źle. Nie? Kiedy więc chrześcijanin mówi, że Jezus jest jego panem, oczywiście oznacza to przede wszystkim relacje, ale też oznacza to przeważnie, że że ten człowiek duchowo i umysłowo dostrzegł w Jezusie Chrystusie wyraz najgłębszej prawdy stwórcy wszechświata, któremu dobrowolnie, dobrowolnie oddał się w niewolę, czyli dobrowolnie okazał pełne posłuszeństwo. Zgodził się na ograniczenia, którego kształtują, mini Bóg wrócił do prawdziwego Boga, żeby stać się, jak to się dzisiaj mówi, najlepszą wersją siebie, dosłownie. Doświadczył tego ożywczości na własnej skórze, tak jak wcześniej doświadczył przeciwieństwa, będąc tak zwanym synem marnotrawnym. Doświadczył tej życiodajności poprzez śmierć tego, co egocentryczne i najbardziej w głębi uwierające Jezus jest Panem, ponieważ jest logosem, któremu głupio się nie poddać, bo tylko w Nim jesteśmy sensownie wolni. Zauważyliśmy już przecież, że można być wolnym sensownie lub bezsensownie, tak? Także inaczej mówiąc, nasza wolność znajduje swój właściwy cel. Mimo, że Chrystus nie robi z nas, czyli z chrześcijan, wojskowego monolitu i nie chce zrobić. Chce z nas zrobić różnorodne ciało. Jezus jest Panem, ponieważ uczy prawdy i ją zresztą ucieleśnia, ponieważ przedstawia drogę. Ponieważ jest esencją życia. Droga, prawda i miłość. Ponieważ wyzwala nas, czyli zbawia, ratuje. Ratuje od tego, od czego musimy się uratować fundamentalnie, choć rzecz w tym, że sami nie umiemy, a nawet nie powinniśmy chcieć umieć. Jeśli ktoś zna się na matematyce lepiej ode mnie, głupotą byłoby się od niego nie uczyć i uznać to za dobry przejaw swojej wolności, nie? A jeśli ktoś zna się lepiej na wszystkim, i tutaj nie chodzi jedynie o aspekt nauczyciel, nauczycielski, czysto nauczycielski, tak? Jezus jest Panem, ponieważ rzeczywiście zbawia, gdy stajemy w największej bezsilności wobec tego, co dręczy nas w najgłębszej głębi człowieczeństwa, nie potrafiąc sobie z tym poradzić. Szukamy ratunku od Pana. I nie jest to żaden, żaden wstyd. Wstydem byłoby tonąć i nie wołać o pomoc. Przecież ktoś, kto nam pomoże, może nas później nauczyć pływać może nawet chodzić po wodzie, nie? Czy to jest uwłaczające, uwłaczające że człowiek uczy się od mądrzejszych, że jeśli coś opanowuje, korzysta choćby. Z materiałów od tych, którzy to coś już opanowali, że jest zależny, że talentów sobie nie wypracował, że w ten czy inny sposób szuka pomocy, choćby zakrywał to różnymi listkami figowymi, żeby uciec od świadomości, że wciąż, no, nie jest samowystarczalnym perpetuum mobile. Zmysł moralny, zwany też sumieniem, przypomina człowiekowi, że to żadna ujma żadna ujma, to początek mądrości, to uświadomienie sobie własnej fundamentalnej nędzy. Które to uświadomienie otwiera otwiera na przyjęcie Boga, czyli bogactwa Królestwa Bożego, gdzie niczyje panowanie nie jest uciskiem, a zwłaszcza panowanie tego, który panuje nad wszystkim. Możesz być niesamowitym bokserem, muzykiem, pisarzem, inżynierem, jednak drzazgę przekuwającą twoje całe człowieczeństwo może wyciągnąć tylko Bóg w Chrystusie. W uświadamianiu sobie tej. Zależności człowieka od ratownika przez duże R rodzi się pokora. Nie sztuczna skromność, pokora, w której Bóg może działać, bo wtedy lepiej go słyszymy, że tak powiem. Wtedy coraz lepiej realizuje nam się jego wolę, jego naukę, jego słowo. Dlaczego? To z tej racji, że już nie silimy się bezsensownie na niezależność, postrzeganą jako Bożek. Nie odmrażamy sobie uszu na złość babci. Jesteśmy za to otwarci na naukę i prowadzenie duchowe takie które też ukierunkowuje umysł przylegamy do źródła przez duże e Z o które zresztą muska każdy świecki człowiek kiedy uczy się jak powiedzieliśmy wcześniej od prawdy o której zaświadcza rzeczywistość wokół nas mało tego to właśnie w tej zależności odnajdujemy radość radosną siłę odnajdujemy bycie dzieckiem jesteśmy Dobrze dla innych, bo to raduje naszego Ojca w niebie, ale przecież Ojciec jest też w każdym z naszych bliźnich, nie? Hmm. Nikt nie ucieknie od konfliktu, że tak powiem, po świecku, dobra i zła, ponieważ Panem jest Syn Boży. Możemy się uwolnić od wszelkiego zła, gdy Syn Boży stanie się Panem naszego życia, naszego. To my bowiem możemy go jako pana przyjąć albo nie. Wolna wola wciąż, wciąż jest podtrzymana, ta nasza autonomia. Wybierz mądrze, jeśli wiesz już z doświadczenia, że piekło hmm, nie jest typową karą za grzechy. Grzech, lub jeśli wolisz realnie istniejące zło, w pewnym sensie jest piekłem i udręką. Tak jak Bóg jest zbawieniem, prawdą i miłością oraz wolnością w nich.